Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, mam dla Was dzisiaj bardzo fajną partię rozegraną pomiędzy polskim arcymistrzem Michałem Olszewskim a wicemistrzem świata Fabiano Karłaną. Oczywiście w 2009 roku Fabiano Caruana nie był wicemistrzem świata, ale do czołówki światowej już podąża dużymi krokami. Jego ranking w tym momencie wynosił 2649, a naszego polskiego arcymistrza 2538. Przejdźmy do rzeczy. D4 ze strony Michała Olszewskiego, D5 odpowiedział Karuana C4. Tutaj można wybić, mamy wtedy przyjęty gambit hetmański. Białe mogą spróbować grać E4, to tak na marginesie, ale Karuana wybiera posunięcie C6, przystępując do obrony słowiańskiej. Jest to bardzo solidna obrona. C6 pilnuje pioneczka, wszystko jest w porządku. Skoczek na F3 skoczek na F6, figury wyprowadzać trzeba, skoczek na C3 i posunięcie E6. Wielu z nas na pewno by zagrało takie posunięcie goniec F5, jest to jeden z wariantów, jaki można tutaj sobie czarnymi wybrać, jak najbardziej polecam, szczególnie dla osób początkujących, aby dosyć swobodnie próbować wyprowadzać figury, ale posunięcie E6 też jest dobre dlatego, że goniec C8 będzie miał inną furtkę w przyszłości. Tutaj białe mogłyby na przykład też wyprowadzić gońca na G5, ładnie, ładnie wiążąc Hetman ale byśmy przeszli ba do bardzo ostrych wariantów botfinika, systemu botwinika. Tutaj po biciu na C4 byśmy zagrali na przykład na E4, B5 broni pionka, E5 gramy, atakujemy skoczka, wtedy H6, no powstają naprawdę niezłe tasiemce. Polecam, jak ktoś bardzo lubi grać ostre, ostre pozycje, ostre szachy. Posunięcie E3 ze strony naszego arcymistrza, skoczek na... D7, w gambicie hetmańskim w obronie słowiańskiej często właśnie ten skoczek z B8 zmierza na D7, polecam sobie to w głowie zakodować, bo często widzę taki ruch skoczek C6 przed 5, C7, nie bardzo to dobrze wygląda, oczywiście są takie warianty, ale w słowiance czy, czy w normalnym gambicie hetmańskim koń D7 jest dobrą figurą. Hetman C2. Ten ruch też jest dosyć znany, dosyć często grywany w gambicie hetmańskim. Tutaj chodzi głównie o to, żeby pilnować też... Oj, przepraszam, strzałka mi myknęła. Pilnować punktu E4 razem ze skoczkiem. Poza tym Hetman chodzi ze związania, przygotowuje wieżę w przyszłości na D1. Ruch jak najbardziej normalny, wyczekujący, spokojny i też y, ważna sprawa, tutaj białe czekają na wybicie na C4 i gońcem byśmy stępem wtedy wybili. Jeżeli, na przykład, Hetman by się na C2 nie poruszył i poruszylibyśmy gońcem, na przykład, na D3, wybicie na C4 powoduje to, że wybijamy na C4. Tracimy tempo białymi, ale to też je, nie jest nic złego. Tak się też moi drodzy gra w szachy. To jest wszystko normalne. Hetman C2 było w partii, goniec D6 jak najbardziej normalnie, zobaczcie, że goniec tutaj ładnie przecina diagonale, stoi w centrum tutaj bardzo dobrze, pilnuje bardzo ważnych pól, wyprowadzka figury jak, e, bardzo wzorowa, że tak powiem. B3 ze strony tutaj Michała, Roszada, król szybko jest już schowany, goniec E2, zauważcie, że goniec sobie teraz pozwolił na wyjście spokojne, bo po wybiciu byśmy tutaj ładnie pionkiem odbili, nie tracąc Tempa B6. No właśnie i widzimy teraz dobrą opcję dla tego gońca. Goniec zmierza prawdopodobnie na pole B7. Roszada ze strony białych. Goniec B7. Sprawa normalna. Zobaczcie jak arcymistrzowie wyprowadzają figury. I goniec B2. Rozwój u białych, u czarnych w tym momencie jest zakończony. E, polecam wszystkim wyprowadzać wszystkie figury. Wtedy w szachy będzie nam się grało łatwiej, a przynajmniej nie przegramy e, Źle, może źle się wyrażam, ale nie przegramy tak szybko w debiucie, jeżeli popełnimy jakiś błąd. Wzorujmy się przede wszystkim tutaj na y, normalnym wyprowadzaniu figur. Wieże są w gotowości, wieże są już tutaj y, gotowe do wyjścia na wolne linie, chociaż y, te linie nie są do końca wolne, ale może zapionki wyprowadzane zobaczymy jak to się ułoży. Wieża E8. Widzimy tutaj, Karuana już podsłuchał. Y, ruch wieża E8 tutaj powoduje, że są opcje na E5. Wieża A na D1. Ruch bardzo ciekawy, normalny również, ponieważ rentgen z hetmanem jest gotowy, wiadomo, że na drodze jest dużo pionków, dużo albo niedużo, dwa pionki, i również są figury, ale ten ruch już jest całkiem, całkiem sympatyczny. Hetman C7 od razu Karuana schodzi ze związania. Ładnie stoi z gońcem. Tutaj Hetman z gońcem dobrze współpracują to dla osób początkujących. Czasem są takie pułapeczki, że jest opcja zbicia pionka na H2. G3, tu się y, można powiedzieć troszeczkę Michał wystraszył. Y, aczkolwiek niekoniecznie, bo ten ruch jest jak najbardziej też normalny tutaj. Y, przede wszystkim nie pozwalamy gońcowi zaszaleć. Y, można było też próbować zagrać spokojne H3, tak? Są dwie drogi. G3 poszło, wszystko jest ok. Posunięcie A6, wieża z F na i 1 czyli stara się tutaj białe szybko, figury wprowadzić wszystkie do gry. I C5, moi drodzy, dzieje się troszeczkę. Zauważcie, że trzeba sporo policzyć, żeby tutaj uzyskać jak, jakąkolwiek powiedzmy przewagę, czy starać się grać ruchy w miarę prawidłowe i nie wpaść w jakieś tarapaty. No i w tym momencie po ruchu C5 białe. Postanowiły wybić tutaj pionka na D5. Częściej widuje się bicie tutaj na C5, żeby tego gońca uruchomić, żeby on był aktywniejszy, no ale plany białych były inne. Nie zagłębiajmy się w mocno, tylko zobaczmy jak ta partia się dalej toczyła. Posunięcie E na D5. I zauważcie, że czarne na przykład nie zbiły skoczkiem na D5, co można było uczynić. Tylko grają tutaj pionkiem i blokują dalej gońca. Ale czy na pewno tak ten goniec jest mocno zablokowany? Otóż nie. Przede wszystkim odblokowała się wieża. Jest fajna opcja dla czarnych zagrania na E4. No i czarne tutaj mają bardzo dobrą pozycję. Moi drodzy, jak ktoś gra czarnymi na D4, D5. Polecam obejrzeć sobie tą partię do końca, również przeglądać partię karłany. Goniec F1 ze strony Michała, naszego arcymistrza, i posunięcie C4. No moi drodzy, ruch C4 do najlepszych w tym momencie nie należy, ale ja ten ruch rozumiem, dlaczego czarne zagrał. Ja Wam powiem dlaczego. Po prostu czarne liczą na to, że tutaj będzie wymiana, będzie wymiana, i zostaną trzy pionki na jednego pionka na skrzydle. Goniec się uaktywni i będzie strzelał w skoczkach. Ale Michał Olszewski zagrał teraz bardzo dobre posunięcie, moi drodzy, klasyczny ruch w Gambicie Hetmańskim, ruch a4. Fantastyczne posunięcie, które blokuje to skrzydło, nie pozwala pionkami iść na b5, a5. Zauważmy, że jak na przykład byśmy zagrali jakiś lewy ruch typu, nie wiem, no strzelam, goniec g2, powiedzmy, no to ruch b5. Pokazywałby tu wielką siłę czarnych na skrzydle hetmańskim. B4 byłoby w zanadrzu i C3 z, z, ze zmiażdżeniem tutaj figur białych. Dlatego y, A4 jest pięknym posunięciem, które blokuje. Blokuje ten ruch B5. Zapamiętajmy sobie taki ruch hetmańskim. Nie myślmy tylko o ataku, ale przede wszystkim o asekuracji. Goniec na B4 ze strony kruany i skoczek D2. Tutaj e, następują pewnego rodzaju manewry, również skoczek pilnuje bardzo dobrze pola E4 i wzmacnia atak na pole C3. Pilnuje pola B3. No, chcemy tutaj białymi prawdopodobnie wymienić w przyszłości na C4. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ale czarne czujnie. Zbiły gońcem skoczka, to jest odpowiedzialna decyzja ze strony czarnych, dlatego że mm, czarne wybiły tutaj na C3. W konsekwencji będzie posunięcie, już pokazuje. Hetman wybił na C3 i B5. No właśnie, skoczek był zlikwidowany, żeby nie pilnował pola B5, i teraz B5 właśnie zostało zagrane przez Karłanę. Do tej pozycji Karuana dążył, taką pozycję dostał, ale w zamian za to biały mają myślę, że w miarę stabilną pozycję i parę gońców, co jest bardzo ważne. I już to. Nasz arcymistrz wykorzystuje posunięcie goniec A3, goniec tutaj po przekątnej jest e, dobrze ustawiony, jest silną figurką, stabilnie wszystko trzyma, blokuje, e, marsz też pionka na B4, również z hetmanem, wszystko się bardzo dobrze trzyma, wieża A na C8. Ze strony Karuany i wieża na C1. No grać w ten sposób trzeba. Nie pozwalamy tutaj wybić, chociaż wybicie na B3, przepraszam, wybicie na B3 byłoby dla białych jak najbardziej dobre, bo skoczkiem odbijamy i te skrzydło już za chwilkę e, znaczy te skrzydło, te pionki na skrzydle padają e, w jakiś tam sposób. Znaczy, w sposób dosyć prosty. No tutaj bijemy po prostu na B5, a jak pionek wybija, to zdwojone pionki, jest bardzo łatwo na tym skrzydle atakować. Moi drodzy, e, skoczek na 4 ze strony Karuany. Tutaj nastąpiła szybka wymiana. Wieża wybiła. Widzimy, że pionkiem nie za bardzo można wybić, bo tutaj pionki trzeszczą w <laughs> Najmocniej, przepraszam. Wieża zbiła na E4. I goniec na H3. Ładny ruch. Związujemy tutaj skoczka i próbujemy zbić wieżę. Goniec na C6. No, obroniliśmy skoczka. Przy okazji obroniliśmy też pionka mocniej. I teraz następuje również bardzo fajne. Silne posunięcie według mnie, moi drodzy. Bardzo strategicznie tutaj e, dobrze zagrał. Michał. Posunięcie A5. E, ten łańcuch się dobrze utrzymał, ale posunięcie A5 ogranicza, ogranicza skoczka na B6. No i przede wszystkim blokuje całe skrzydło. Może goniec B4 jest możliwe. Z blokadą. Bardzo dobrą blokadą, ale widzimy, że cały czas tutaj sytuacja tych pionków jest nierozwiązana. No i białe czekają na to, aż czarne wybiją. Może się to wydarzy, może nie. Goniec wrócił na. B7, tu już tego pionka bronić nie trzeba było, więc go nie spokojnie wrócił. Wieża na E2 ze strony białych, wieża z E na E8 powrót. Wieżyczki no wieża w centrum nie za dobrze by się pewnie czuła jakiś A, tak na G2, może na F5, nie wiadomo, już wiadomo, F3 F3 jest posunięciem, które. No moi drodzy, no planujemy zagrać E4. Ten ruch. Też jest często spotykany w gambicie hetmańskim, w tych strukturach. Może G4 w przyszłości jakiś atak się zrobi. Przede wszystkim ograniczanie tutaj tego pola E4 lub G4, bo widzimy, że skoczek ma ochotę w przyszłości wejść na F6 i na E4. Może teraz tego nie widać, ale takie plany za czarne mają. Wieża z C na D8, Sch schodzi tutaj wieżyczka z, tej, z tego związania i wieża z C na 1. Widać gołym okiem, że zamiary białych są jasne. Chcą zagrać E4 i zyskać centrum z parą gońców. Tutaj, tutaj fajnie przecina te diagonale. Jest to jak najbardziej możliwe i myślę, że całkiem fajne. Chociaż trochę ryzykowne, bo otwieramy też gońca. Ale bez ryzyka nie ma zabawy, moi drodzy. Skoczek na F6 ze strony karłany. No i goniec C5. Taki ruch się zawsze przydaje, dlatego że broni pionka i chcemy próbować grać tutaj E4. Koniec C5, skoczek do 7 wrócił, koniec na B4. Nie możemy oddać pary gońców. Trzymamy gońca na B4. W tym momencie też Hetman troszeczkę jest zwolniony z obowiązku obrony pionka A5, więc na taki ruch spokojny, wyczekujący, czekamy, co zrobi czarne. Zauważcie, że czarny nie ma teraz takiej żadnej opcji na kontr prawda? Biały jakby kontroluje tutaj całą sytuację. Skoczek zagrał z powrotem na F6. I goniec na F5 ze strony arcymistrza. No goniec może się przerzuci też po tej diagonali. Tutaj może coś się zadzieje. Widzimy, że po tej pustej diagonali nic nie można zrobić, a białe chętnie, czarne chętnie tutaj by tego gońca wymieniły. Ok, goniec na C6 ze strony Karłany. Goniec na C2. Wrócił goniec, kontroluje diagonalkę. Tutaj bronimy pionka. No, manewry, manewry. Jeszcze raz manewry. Poza tym goniec też będzie mógł pomagać przepraszam, pionkowi w ruchu e4. Hetman b7. Widzimy, że Karłana przybiera tutaj taką postawę obrońcy i bardzo przeszkadza zagrać ten ruch, przeszkadza Michałowi zagrać to posunięcie e4. Dlatego g4 ze strony białych. Ciekawe posunięcie. No, możemy też powiedzieć, że no kurczę, słuchajcie, tutaj tego króla od, yy, odkrywamy. Nasz król będzie miał yy, niezłe przeciągi, ale... Wieże są w gotowości, Hetman jest w gotowości, Goniec ładnie też zerka. No też widać, że nie ma jak czarny zaatakować króla, więc białe troszeczkę ryzykują, otwierając tutaj. Znaczy nie ryzykują. Ryzykują w taki, można powiedzieć. Brakuje mi słowa, no wybaczcie, czasem się zacinam. Yy, kontrolowany sposób, o ryzyko kontrolowane, może tak to nazwę. Hetman C8 ze strony tutaj czarnych i H3. Zauważcie spokojny ruch, bo tutaj yy, może będą opcje na poświęcenie, może, ale dmuchamy na zimne. H3, bronimy, wszystko gra. H5, no widzimy, Karuana nie wytrzymuje napięcia. Nie wytrzymuje napięcia, chce próbować atakować. Chce i próbuje, atakuje przeciwnika tutaj. Goniec C5, niczym się tutaj Michał nie przejmuje. G6 ze strony Karuany i widzimy, że król czarny troszeczkę zaczyna być odkryty. Jeszcze to nie jest jakieś super. Nie są takie super błędy ze strony tutaj czarnych. No ale coś grać musi, coś grać musi, przestawia. Widzimy wyczekanie białych na bardzo dobrym poziomie. Wieża G2 ze strony tutaj białych i planujemy tutaj jakieś opcje wybicia, może ataku na króla, poświęcenia na G6. Pojawiają się opcje, to jest bardzo ważne, że pojawiają się opcje. Nic konkretnego nie przeliczymy, po prostu ustawiamy wieżę w dobrej pozycji. HG. HG i Skoczek na H7. Skoczek wraca do obozu do króla, ale ma opcję oczywiście na G5. Pewnie z takim zamiarem też zagrał Fabiano Caruana. Teraz posunięcie moi drodzy. Ciekawe, ale też logiczne. Nie bójmy się grać takich ruchów. Król F2. Król przyszedł do pionków, je ładnie broni, ale zwolnił przy okazji też tutaj linię. Dla swoich oczywiście. Aktywnych, bardzo silnych wież. Skoczek na G5, no i wieża H1. Nie pozwalamy skoczkowi na H3 wskoczyć, i od razu szykujemy armię na, na linii H. Posunięcie Hetman E6. I teraz nastąpił bardzo ciekawy ruch, ale też trochę ryzykowny, moi drodzy. Tu się robi trochę gorąco. Ja osobiście bym spokojnie zagrał wieżą tutaj i planował jakieś tam akcje. Ale Michał postanowił zagrać ostro. E4. No, można by powiedzieć, że ruch dziwny, bo y, zobaczcie, że król jest w miarę w centrum y, i jeszcze odkrywa to centrum i, y, że tak powiem, te figury, y, czarne figury będą miały dobre opcje, ale tutaj biały bazuje na konkretach. Jeżeli czarne wybiłyby tutaj na E4, to co by się stało? Można sobie film zatrzymać, pomyśleć. Myślę, że prosty ruch D5. I zobaczcie, że grozi Mat na H8. Wieża ładnie współpracuje z Hetmanem i grozi wzięcie Hetmana. Tutaj Hetman by zagrał prawdopodobnie na E5. Wymieni... Dobra... Wymienilibyśmy, dobra by była opcja wymiany, ale też dobra opcja na przykład goniec na D4 yy, z następnym wieża H8. Moi drodzy, yy, tak nie poszło w partii. Po E4 Karłana zagrał F6 z obroną. I w tym momencie nastąpiło bicie na c4, bicie na c4. Hetman na e3. No i wieża zagrała na b8. Moi drodzy, co by było na przykład po zagraniu takim? Co się oczywiście narzuca i taki ruch trzeba policzyć w partii. Długi wariancik wam pokażę, chociaż postaram się szybko to przełożyć. Tutaj oczywiście nie możemy wybić pionka na f 4 To jest dosyć trudna partia, dosyć trudna i skomplikowana. Dzieje się sporo. Nie możemy wybić, bo skoczek wchodzi tutaj jak chce z szachem. Musielibyśmy zagrać posunięcie F4. Skoczek na przykład zagrywa na F3. No I zobaczcie, jak tutaj skoczek wtargnął do naszego obozu razem z pionkiem. Ale tu się nie boimy, bo mamy w zanadrzu świetny ruch. F5. Posunięcie F5 pozwala wejść Hetmanowi na H6 i postraszyć króla. Również wieża H6 jest możliwa, żeby tutaj atakować i dać szacha królowi. Zauważcie, że goniec jest bardzo silną figurą, która nie pozwala królowi za bardzo uciekać. No Hetman na przykład by ruszył na D7. No i teraz tak, Hetman H6 nie spełnia swojej roli, bo mamy jakiś tutaj Hetman na G7 z obroną. Dlatego wieża na H6 mogłaby zagrać. Posunięcie G5. Blokujemy tutaj dojście Hetmanowi do e, przeciwnika i gramy prosty plan. Wieża G3 z wieżą na H3. Król na przykład zagrałby na G7, wieża na e, H3, wieża H8 grać trzeba, bo groziło zagranie wieża H7. Tu następują wymiany do samego końca. E, I mamy bardzo ładny ruch, goniec na E4. O ataku na króla już możemy lekko zapomnieć białymi, ale. Te wszystkie uproszczenia, które tutaj powstają. Powodują to, że białe mają bardzo dobrą partię i chyba wygrano. Jeżeli na przykład skoczek D2, no to y, mamy tutaj Król G2 na przykład y, i tego skoczka łapiemy. Skoczek D2, i teraz y, mogłoby nastąpić skoczek D2, i teraz mamy bardzo fajny ruch. Y, pomyślmy troszkę o końcówce. Wielu z nas pewnie by liczyło taki wariant, szar, wzięcie piona i tak dalej. Ale Hetman E6 załatwia sprawę dosyć szybko. Wymiana jest raczej obowiązkowa, bo inaczej ginie ten pionek. Potem, jeżeli na przykład Hetman D8, goniec E7. No to bijemy piona. Partia wygrana, ale po wybiciu król G7 musi dążyć do pionków. Moi drodzy, ta partia jest dosyć, dosyć łatwa już do wygrania, ponieważ królem jesteśmy szybko, pilnujemy tego pionka, a piony spokojnie sobie maszerują do przemiany. Ok, tak mogłoby być. Nie było. W, tej, w tym momencie wieża zagrała na B8 i trzeba sobie radzić dalej. Tutaj Michał popisuje się bardzo dobrym zagraniem ofensywnym. Jest to ruch E5. Posunięcie bardzo fajne i też pozwalające podważyć obronę. Tutaj, skoczka na G5. Widzimy, że Hetman atakuje, skoczka. Bić nie można. Bo skoczek leci, prosta sprawa Skoczek wraca na F7 Karuana prawdopodobnie liczy na jakieś e, opcje wymiany hetmanów Nic z tych rzeczy Wieża z na H2 I robi się bardzo gorąco po tej linii Widzimy też, że skoczek dobrze stoi On broni e, tutaj na H8 Wieża zagrywa na B7 Jeszcze wieża się przyłącza do poniekąd obrony tutaj króla I wieża zagrywa Teraz takie ładne posunięcie moi drodzy wieża H6. Tak było też w partii. Tutaj po wybiciu skoczka no wtargnie Hetman i jest koniec gry. Bardzo łatwo tutaj matujemy. Jeszcze goniec jest w zanadrzu. Skoczek patrzy, przepraszam, goniec patrzy na F8. Partia byłaby wygrana, ale cofnę to posunięcie, ponieważ przy analizie komputerowej no bardzo łatwo dać tutaj matach komputerowi, bardzo łatwo. Moi drodzy, Białe zaczynają i dają mata w 11 ruchach. Proszę bardzo, możemy pomyśleć. E, oczywiście, będzie to trochę trudne. Ja, to, ja tego mata przedstawię. E, jak ktoś chce, może sobie zatrzymać filmik. E, to e, wygląda dosyć forsownie, więc tego mata w 11, oczywiście, ciężko policzyć e, człowiekowi, ale. Przejdźmy do, y, już do pokazania tego mata. Wieża H8, mogłoby nastąpić poświęcenie jak Król G7 to na H7 i jest mat w dwóch. Skoczek zbija na H8 i teraz Hetman e, wtargnął e, na H6. E, hetman, e, słuchajcie, no, kom, to jest e, posunięcie komputera, każde inne ruchy byłyby gorsze. Posunięcie Hetman E7, jedyne posunięcie, które tutaj powiedzmy ratuje. Widzimy, że goniec może zbić Hetmana, prawda? No to tak troszkę groteskowo to wygląda, no ale komputer broni się jak najdłużej. Dalej byśmy dali tutaj. Szacha, król na f7. Oczywiście, wcześniej, jakbyśmy wybili Hetmana, też byśmy wygrali, to jest y, jasna sprawa. Ale bardzo ładne, ładne poświęcenia y, teraz wchodzą. Mianowicie, goniec na g6, król na g6. Tutaj niczym nie ryzykujemy. Hetman h5. Ładnie bronimy też f7 przy okazji. Król g7. Hetman h7. Król f8. Goniec zbija teraz Hetmana w tym momencie. Wieża e na e7. Dajemy szacha. Król na f7. Zbijamy na F6, i jak dać mata w następnych ruchach, moi drodzy? Król 8 mat w 2, wieża H8, szach, Król D7 i Hetman D6. No, tak wygląda mat w 11. Oczywiście, ja myślę, że to nie jest bardzo trudne zadanie w momencie, gdy stoi taka pozycja. Nie jest to trudne zadanie dla białych, na pewnym oczywiście poziomie. Moi drodzy, no ale w partii poszło inaczej. Tutaj wieża zagrała na H6 z myślą, zaatakowania, oczywiście pionka, już e, wspomniałem, że bić nie można, bo wchodzi Hetman i też maty są bardzo szybkie. E, I w tym momencie Karuana zagrał skoczek na G5. No powiedzmy, tu się wszystko jeszcze broni, tak? Nie, moi drodzy, tu się nic nie broni. Białe zaczynają i wygrywają. Po jednym posunięciu tu się Karuana poddał, moi drodzy. Zatrzymajcie sobie czas, poszukajcie tego posunięcia. Ja już ten ruch pokazuję. Hetman zbił na G5 i 1-0. Białe się, czarne się, przepraszam, poddały. No co by było po wybiciu Hetmana? Sprawa jest prosta. Dajemy mata w dwóch ruchach. Wieża H8, w 7, G7, bez znaczenia. Tak. I mat na H7. Bardzo ładna partia e, polskiego arcymistrza. Pamiętam, jak tę partię też oglądałem na żywo. Było to 11 lat temu, moi drodzy, a takie rzeczy się czasem pamięta. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że partia Wam się podobała. Subskrybujcie kanał. E, dajcie łapkę w górę. Piszcie komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Hej.